Kryminatorium. Amelia Earhart. Tak, ta pani była pionierką amerykańskiego lotnictwa i pierwszą kobietą, która samotnie przeleciała Atlantyk. Ustanowiła wiele rekordów i do dziś uważana jest za jedną z najodważniejszych kobiet w historii Stanów Zjednoczonych. Jej ostatni lot od kilkudziesięciu lat pobudza wyobraźnię ludzi na całym świecie, a jego niewyjaśnione okoliczności przyczyniły się do powstania niezliczonych teorii spiskowych. Ale czy na pewno zaginięcie Amelii jest tak wielką zagadką, za jaką się ją powszechnie uważa? Dziś będziemy mieć trochę taki odcinek drogi. Nie zabraknie także tajemnic i teorii spiskowych. A skoro jesteśmy już przy tajemniczych podróżach, to zanim przejdziemy do tematu odcinka, chcę wam powiedzieć o premierze kinowej filmu Śmierć na Nilu. Ten film wchodzi na wielki ekran już 11 lutego. Powiem szczerze, że nie mogę doczekać się tego seansu. Doskonale pamiętam, jak wiele lat temu, w pewne słoneczne popołudnie, to były chyba wakacje i byłem nastolatkiem, postanowiłem zapoznać się z twórczością klasyki gatunku, a mianowicie książką Agaty Christie. Wcześniej zrobiłem oczywiście mały research w sieci i wyszło na to, że to właśnie Śmierć na Nilu jest najlepszą, najciekawszą i najbardziej trzymającą w napięciu książką tej autorki. Nie zastanawiając się więc długo, pobiegłem do biblioteki i wróciłem z lekturą do domu. I od tej historii zaczęła się moja przygoda z panią Christie. Nie muszę chyba dodawać, że książka zrobiła na mnie duże wrażenie. Oglądanie ekranizacji dobrej książki to zawsze ciekawe przeżycie. Mamy pewne oczekiwania i wyobrażenia, które konfrontujemy na sali kinowej. Nie mogę się tego doczekać. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wyszło. Przekonam się o tym już w piątek, bo oczywiście wybieram się na film w weekend otwarcia. Liczę na to, że się nie zawiodę i to będzie dobrze spędzony czas. W tym filmie Hercules Poirot będzie musiał rozwiązać sprawę zabójstwa pewnej milionerki, do którego doszło na statku podczas rejsu. Sprawca jest więc na pokładzie i nie ma gdzie uciec. Nasz detektyw Poirot, wykorzystując swoje niesamowite zdolności śledcze, musi odtworzyć przebieg akcji i przeanalizować ostatnie godziny życia milionerki oraz sprawdzić alibi wszystkich będących na statku osób. Typowy kryminał, w końcu powstały na podstawie klasyki gatunku. Ja liczę na udaną zabawę w towarzystwie Herkulesa Poirot, w którego wciela się znany aktor Kenneth Branagh. Dobra, skoro wiecie już o premierze kinowej, to możemy przejść do naszej kryminatoryjnej, tajemniczej opowieści. Tym razem na faktach. Ale wciąż pozostaniemy w temacie mrocznych podróży. Oto historia niewyjaśnionej do dziś sprawy pilotki Amelii. Ten odcinek powstał przy współpracy z dystrybutorem filmu Śmierć na Nilu, którego premiera już 11 lutego 2022 roku w kinach. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Amelia od zawsze była inna niż wszyscy wokół niej. Różniła się od swojej młodszej siostry, od koleżanek w szkole, a nawet od rówieśników z sąsiedztwa. Kiedy inne dziewczynki w jej wieku bawiły się lalkami, ona wspinała się na drzewa lub, jeśli udało jej się ukraść ojcu strzelbę, polowała na szczury. Zamiast wzorem siostry pomagać mamie w domowych obowiązkach, Amelia bawiła się znalezionymi w polu robakami. W zamkniętym pudełku, które trzymała pod swoim łóżkiem, kolekcjonowała ćmy, świerszcze, nawet ropuchy. Jej rodzice doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Amelia nigdy nie będzie typową gospodynią domową, że nie odnajdzie się w roli idealnej żony i matki. Nie do końca im się to podobało, ponieważ w pierwszej dekadzie XX wieku role kobiet i mężczyzn były jasno wyznaczone, a każde odstępstwo od normy spotykało się nie tylko z ostrą krytyką społeczeństwa, ale często nawet z dość jednoznacznym potępieniem. Jednak pochodzący z Kansas Edwin i Amy Earhart byli bardziej tolerancyjni niż inni ówcześni rodzice.
przymykali oko na to, że mała Amelia, zamiast wchodzić do domu drzwiami, wolała się wdrapywać przez okno. Że wbrew sprzeciwom babci, dziewczynka wolała nosić chłopięce spodnie i buty. Pozwalali Amelii niemal na wszystko, co czasami kończyło się dla dziewczynki dość boleśnie. Tak jak wtedy, gdy siedmiolatka namówiła swojego wujka, aby ten wybudował na dachu stodoły konstrukcję, mającą imitować tor kolejki górskiej. Amelia widziała taką w jednym z lunaparków i od razu zapragnęła mieć podobną u siebie. Za wagonik służyła jej stara drewniana skrzynka. Już pierwsza przejażdżka zakończyła się nie tak jak powinna. Skrzynka z siedzącą w środku Amelią wypadła ze swojego toru i ślizgiem opuściła dach stodoły. Jej lot w kierunku ziemi nie trwał więcej niż kilka sekund. Zakończył się bolesnym upadkiem, podartym ubraniem, rozciętą wargą, wieloma siniakami oraz uśmiechem na brudnej twarzy mojej córeczki. Po latach przyznała, że właśnie wtedy, będąc w powietrzu, po raz pierwszy poczuła ten specyficzny rodzaj radości, który później towarzyszył jej za każdym razem, gdy siedziała za sterami samolotu. Kłopoty finansowe rodziny sprawiły, że Edwin często zmieniał pracę, a co za tym szło, miejsce zamieszkania. Nastoletnia Amelia zjeździła z rodzicami kilka stanów, by w roku 1918 wylądować w kanadyjskim Toronto. Tam zastał ją wybuch pandemii grypy hiszpanki. Wtedy 19-latka zgłosiła się jako wolontariuszka do szpitala wojskowego. Pomagała pielęgniarkom w opiece nad chorymi, ale wkrótce sama została jedną z pacjentek. Zachorowała na zapalenie płuc oraz zatok szczękowy. Te choroby będą jej towarzyszyć z większym lub mniejszym nasileniem do końca życia. Terapie antybiotykowe oraz zabiegi niewiele jej pomagały. Przewlekłe zapalenie zatok znacząco wpłynęło na jej aktywność w późniejszym życiu. Jednak Amelia nie poddała się. Z czasem nauczyła się ukrywać objawy choroby do tego stopnia, że tylko najbliższa rodzina wiedziała o jej bardzo słabym stanie zdrowia. Miała 21 lat, kiedy z przyjaciółką wybrała się na pokazy lotnicze. Jedną z głównych atrakcji na tym pokazie był lot prawdziwego asa dopiero co zakończonej Wielkiej Wojny. Aby uniknąć tłumu, który zgromadził się na polach pod Toronto, kobiety na miejsce obserwacji wybrały niewielkie wzniesienie na polanie, kilkaset metrów dalej. Nadlatujący swoim dwupłatowcem pilot zauważył dwie samotne kobiety i postanowił je trochę przestraszyć. Samolot skierował się w ich stronę i zanurkował prosto na nie. Głośny ryk silnika i widok czerwonego samolotu nadlatującego z ogromną prędkością sprawił, że przyjaciółka Amelii wpadła w panikę i uciekła. Amelia pozostała jednak niewzruszona. Stała wyprostowana, z głową uniesioną w górę. Kiedy bohater wojenny przelatywał tuż nad nią na wysokości zaledwie kilkunastu metrów, pomachała do niego. I od tego dnia to wielkie uczucie do latających maszyn będzie w niej rosło i czasem stanie się jedyną miłością. Rok później Amelia otrzymała od ojca prezent gwiazdkowy, który na zawsze odmienił jej życie. W tym czasie cała rodzina mieszkała już w Long Beach w Kalifornii. Tam Edwin Earhart pracował jako złota rączka na lotnisku. Ojciec dobrze wiedział, jak bardzo jego córka jest zafascynowana samolotami i lotnictwem. Dlatego 25 grudnia postanowił zabrać ją ze sobą do pracy. Właśnie tego dnia lotnisko oferowało odwiedzającym możliwość odbycia krótkiego, bo zaledwie 10-minutowego lotu za jedyne 10 dolców. Cena była dosyć wysoka jak na tamte czasy, bo dokładnie tyle samo Edwin zarabiał w tydzień, no ale czego nie robi się, aby spełnić marzenie własnego dziecka. Ta droga, atrakcyjna zabawa na zawsze odmieniła jej życie.
Kiedy Amelia znalazła się na wysokości 100 metrów nad ziemią, wiedziała już, że tylko to chce robić w życiu, że chce latać. Wiedziała, że chce latać, że chce być pilotką. Wracając wieczorem do domu, podjęła ostateczną decyzję. Postanowiła nauczyć się pilotowania samolotu za wszelką cenę. Aby uzbierać na lekcje latania, dziewczyna zaczęła wkrótce pracować na kilku stanowiskach równocześnie. Była fotografem, scenografem w firmie telekomunikacyjnej oraz nawet kierowcą ciężarówki. Na odbycie całego kursu potrzebowało około $1000, czyli równowartość dzisiejszych mniej więcej $6000. Dokładnie tyle, ile wtedy jej ojciec mógł zarobić w ciągu 2 lat. Pomogła jej matka. Dołożyła córce blisko połowę z tej potrzebnej kwoty. Były to pieniądze, które odziedziczyła po zmarłej babci Amelii. Zdobycie upragnionej licencji kosztowało ją mnóstwo pracy i jeszcze więcej wyrzeczeń. Aby dotrzeć na lotnisko, najpierw musiała dojechać autobusem do końca linii, a następnie przejść pieszo 6 km. Kupiła sobie męską skórzaną kurtkę, podobną do tych, w jakich latali inni piloci. Wiedząc, że będzie oceniana po swoim wyglądzie, spała w niej przez kilka nocy, aby nadać jej znoszony wygląd. Zakończeniem transformacji było obcięcie włosów. Pół roku po rozpoczęciu kursu dziewczyna kupiła jaskrawo-żółty dwupłatowiec, który nazywała kanarkiem. Na tej właśnie maszynie w październiku 1922 roku wzniosła się na wysokość 4300 metrów i tym samym ustanowiła nowy rekord świata wśród kobiet pilotów. 15 maja 1923 roku Amelia została 16. kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która otrzymała licencję pilota. Amelia wciąż była uzależniona finansowo od swoich rodziców, ale im wiodło się coraz gorzej. Złe inwestycje ojca bardzo uszczupliły rodzinny majątek. Spadek po babci w końcu się wyczerpał, a państwo Earhart w poszukiwaniu pracy przenieśli się do Bostonu. Tam Amelia podjęła pracę nauczycielki oraz pracownicy socjalnej. Sprzedała swojego jaskrawo-żółtego kanarka. W zamian kupiła samochód. Wciąż jednak bardzo interesowała się lotnictwem. Zapisała się do Amerykańskiego Towarzystwa Aeronautycznego i po pewnym czasie została w nim wybrana na funkcję wiceprezesa. Na pewno pomogły jej w tym duże datki, jakie przekazywała na działalność całego stowarzyszenia. W roku 1927 była już przedstawicielem handlowym bostońskiego oddziału firmy produkującej samoloty Kinner. Pisała artykuły prasowe poświęcone sprawom lotnictwa oraz brała udział w planowaniu założenia organizacji dla lotników. Jej lokalna sława rosła i coraz częściej jej nazwisko trafiało na pierwsze strony gazet. Po udanym locie Charlesa Lindberga przez Atlantyk w roku 27 w Ameryce pojawiły się głosy, że nadszedł już czas, aby tego samego dokonała pierwsza kobieta. Wybór padł na sławną wówczas pilotkę Emmy Guest, ale ta kobieta ostatecznie wycofała się z tego wydarzenia. Cały wyczyn uznała za zbyt niebezpieczny i zaproponowała znalezienie innej kobiety z odpowiednim wizerunkiem. W kwietniu 28 roku zadzwonił telefon Amelii. Głos po drugiej stronie słuchawki nie zamierzał niczego wyjaśniać ani niczego tłumaczyć. Po prostu zapytał wprost, czy chciałaby przelecieć przez Atlantyk. Zgodziła się bez namysłu, choć dopiero później dowiedziała się, że to nie ona miała pilotować samolot. Jej rola polegała jedynie na byciu pasażerką i prowadzeniu dziennika lotu. Pomimo tego niewielkiego rozczarowania, Amelia nie wycofała się. Choć swoją rolę w tym locie nazywała później byciem bagażem jak worek ziemniaków, to przed nią żadna inna kobieta mimo wszystko nie przeleciała nad Atlantykiem. Byłaby pierwsza. Za sterami samolotu siedział doświadczony pilot.
Wilmer Stultz. Ale po ich wylądowaniu w Europie to właśnie Amelia została okrzyknięta bohaterką narodową. Na jej cześć zorganizowano paradę na ulicach Nowego Jorku. Dziennikarze ustawiali się w kolejce po wywiad. Została celebrytką, nazywaną przez prasę powietrzną królową, a dziennikarze porównywali ją do samego Lindberga. Tak na marginesie dodam tylko, że z tym wspomnianym Charlesem Lindbergiem również wiąże się bardzo tajemnicza historia. Niektórzy z Was mogą pamiętać, że na ten temat opowiadałem już w jednym z odcinków Kryminatorium, ale jeżeli ktoś chciałby sobie tę historię przypomnieć lub jeżeli ktoś jej nie zna, to odsyłam do odcinka numer 116. Ten odcinek nosi tytuł, niech zerknę, Syn celebryty znika z kołyski. Jest to odcinek z października 2020 roku, a teraz wracamy już do naszego dzisiejszego tematu. Przez następne lata gwiazda Amelii nie gasła. Biła kolejne kobiece rekordy związane z lataniem. Wykładała też na uniwersytecie oraz wyszła za mąż za dziennikarza i wydawcę George'a Putnama, który umiejętnie prowadził jej karierę i dbał o medialny wizerunek. Ona nie zamierzała być jednak przykładną żoną, co jasno dało do zrozumienia swojemu mężowi w dniu ślubu. Zapowiedziała, że nie będzie wymagała ode mnie dochowania jej wierności i nie czuła się zobowiązana do tego samego w stosunku do mnie. Zapowiedziała mi również, że od czasu do czasu będzie potrzebowała jakiegoś odosobnionego miejsca, w którym będzie mogła być sama. Na koniec dodała, że nie zniesie bycia zamkniętą nawet w najbardziej atrakcyjnej klatce. Chcąc się z nią ożenić, musiałem się zgodzić na wszystkie jej warunki. Ambicja i pragnienie przeżycia kolejnych przygód pchały Amelię w stronę kolejnych wyzwań. W roku 1932 znów przeleciała przez Atlantyk, jednak tym razem już była sama, co było przełomowym wyczynem. Lądując na jednym z pastwisk w Irlandii Północnej, osiągnęła szczyt swojej popularności. Napisała książkę, a prezydent Stanów zaprosił ją do Białego Domu i uhonorował medalem. Miała sławę, wielkie pieniądze i wysoką pozycję, czyli wszystko to, o czym inne, nie tylko amerykańskie kobiety, mogły jedynie pomarzyć. Ale dla niej to było wciąż za mało. Pragnęła czegoś więcej i już wkrótce jasno określiła swój następny cel. Zamierzała odbyć lot dookoła świata. Choć już wcześniej tego dokonano, to jednak ona zamierzała zrobić to zupełnie inaczej. Chciała polecieć możliwie najdłuższą trasą, trzymając się blisko równika. Oznaczało to przemierzenie 47 tysięcy kilometrów z kilkunastoma postojami. Do tej pory takiej trasy nie pokonał jeszcze nikt, nawet mężczyzna. Aby tego dokonać, potrzebowała specjalnej maszyny. W tym celu zmodyfikowano dwusilnikowy śmigłowy samolot pasażerski Lockheed Electra o całkowicie metalowej konstrukcji. Był to jeden z najnowocześniejszych wtedy samolotów na świecie. Na swój pokład mógł zebrać 10 osób oraz dwóch członków załogi. Ale Amelia nie potrzebowała pasażerów. Dlatego wymontowano z niego wszystkie fotele oraz inne elementy wyposażenia, które nie były do niczego potrzebne. W te miejsca zamontowano dodatkowe zbiorniki paliwa. Łącznie Elektra mogła zabrać ze sobą blisko 4200 litrów paliwa, a to wystarczyło na pokonanie trasy, która liczyła około 4000 km. Konstruktorzy tej maszyny żartowali i nazywali samolot latającą stacją benzynową. Amelia osobiście wybrała drugiego pilota. Był nim Fred Noonan, jeden z najlepszych ówczesnych nawigatorów. Miał doświadczenie zarówno w nawigacji morskiej, jak i lądowej.
Było to o tyle ważne, że w tamtych czasach nawigacja lotnicza w porównaniu do tej obecnej była dość prymitywna. Gdy samolot znajdował się nad wodą, a wokół brak było widocznych punktów orientacyjnych, wyznaczenie kierunku lotu odbywało się głównie na podstawie obserwacji gwiazd w nocy lub słońca w dzień. Wspomagano się także skrupulatnymi, ale nie zawsze dokładnymi wyliczeniami. Nawet niewielka pomyłka mogła oznaczać zboczenie z kursu o setki kilometrów i zgubienie się. Międzylądowania w celu uzupełnienia paliwa wyznaczono tak, aby maksymalnie wykorzystać zasięg, jaki Elektra mogła przelecieć, a więc nie mniej niż 3,5 tysiąca kilometrów. Lecąc nad lądem, nie stanowiło to większego problemu. Samolot posadzić można było praktycznie w każdym miejscu, które nadawało się na lądowanie. Największym wyzwaniem było jednak pokonanie Pacyfiku. 11 tysięcy kilometrów wody, wśród której tylko kilka zagubionych na oceanie wysp nadawało się do tego, aby Elektra mogła tam bezpiecznie wylądować. Wymuszało to na nawigatorach konieczność zlokalizowania tych wysp i to z dokładnością do kilkudziesięciu kilometrów. Nie było wtedy miejsca na jakąkolwiek pomyłkę, zwłaszcza jeśli paliwo w samolocie było ściśle wyliczone. No i całą sprawę utrudniał jeszcze wtedy fakt, że nawet ci najlepsi piloci czasami mylili cień rzucany na wodę przez chmury z małymi wyspami. Pierwsza próba lotu dookoła świata rozpoczęła się w marcu w 1937 roku. Już pierwszy odcinek tej trasy z Kalifornii na Hawaje niósł za sobą problemy techniczne. Usterki szybko naprawiono, ale Amelia, startując z lotniska w Honolulu, rozbiła Elektrę. Trasę zmieniono i dwa miesiące później naprawiona już Elektra z Amelią i Fredem na pokładzie, zamiast na zachód, odleciała na wschód, z Kalifornii do Miami. W dalszą drogę wyruszyli 1 czerwca. Po lądowaniach w Ameryce Południowej, Afryce i na Półwyspie Indyjskim wyprawa dotarła do miasta Lae w Nowej Gwinei. Amelia miała wtedy za sobą ponad 35 tysięcy przelecianych kilometrów. Stanowiły one tę łatwiejszą część całej podróży. Przed pilotami pozostał jeszcze ten najtrudniejszy odcinek. 11 tysięcy kilometrów przez Pacyfik, na którym trzeba było wylądować dwa razy. Raz na wyspie Howland, a później na Hawajach. 2 lipca 1937 roku wypełniona niemal po brzegi Elektra rozpędziła się na błotnistym pasie startowym, a następnie wzbiła się w powietrze. Po 13 godzinach dość spokojnego lotu Amelia po raz pierwszy nawiązała łączność radiową. Aby to w ogóle było możliwe, amerykańska Straż Przybrzeżna wysłała w okolice wyspy Howland swój kuter i taska. On miał pomóc w razie jakichkolwiek kłopotów ze zlokalizowaniem wyspy. Plan zakładał komunikację z samolotem oraz wysłanie naprowadzających sygnałów radiowych, pomagających namierzenie wyspy bez precyzyjnej nawigacji w powietrzu. W razie gdyby nawiązanie łączności zawiodło, mogliśmy za pomocą naszych bojlerów wytworzyć widoczny z nieba dym, który wyznaczałby miejsce, w którym znajduje się wyspa. O godzinie 15 czasu lokalnego Amelia zakomunikowała, że zmuszono jest obniżyć wysokość z powodu gęstych chmur, które utrudniały im widoczność. Itasca rozpoczął wysyłanie sygnałów radiowych, jednak z powodu do dziś nieustalonych problemów technicznych załoga Elektry nie była w stanie ich wykorzystać. Wraz ze zbliżaniem się samolotu do wyspy załoga kutra odbierała coraz silniejsze meldunki z Elektry. Jednak za nic w świecie nie mogła namierzyć tej maszyny. Nad ranem następnego dnia siła tych sygnałów zaczęła słabnąć z powodu pogarszającej się pogody. Kwadrans po godzinie 6 Amelia w przerywanym połączeniu oznajmiła, że powinni być około 300 km od wyspy. W tym momencie radiooperator z kutra powinien już mieć możliwość dostrojenia swojego systemu radionamierzania do częstotliwości Elektry.
Po kilku nieudanych próbach zdał sobie sprawę, że nie może tego zrobić, a wina leżała po stronie nadlatującej w ich kierunku maszyny. Niedługo później meldunki Amelii stawały się coraz bardziej dramatyczne. O 6.45 oszacowała, że znajdują się około 160 km od celu, ale nie była pewna, czy lecą w dobrym kierunku. Wciąż prosiła o wysłanie sygnałów radiowych. Nie wiedziała, że były one bez przerwy emitowane i to od dłuższego czasu. Po prostu z jakiegoś powodu Elektra nie mogła ich podebrać. W 7:30 rano Kuter odebrał meldunek o tym, że Elektrze pozostało paliwa zaledwie na pół godziny lotu. 2 minuty przed 8:00 Amelia zakomunikowała, że nie słyszy załogi Kutra i nie może namierzyć ich sygnałów. Siła tej transmisji wskazywała na to, że samolot znajdował się w odległości zaledwie kilkudziesięciu kilometrów od Itaski. I to był już ostatni sygnał, jaki kiedykolwiek odebrano z pokładu Elektry. Potem nastała głucha cisza. Godzinę później rozpoczęto poszukiwania. Kuter i Taska zaczął patrolować obszar wokół wyspy, jednak nie natrafił na żaden ślad. Do poszukiwań dołączyła wkrótce marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, która wysłała w okolice wszystkie dostępne jednostki stacjonujące w tym rejonie Pacyfiku. Na próżno dwusilnikowy samolot pasażerski zaginął bez śladu. Poszukiwania morskie i powietrzne trwały do 19 lipca i pochłonęły ponad 4 miliony dolarów. Były to wtedy najdroższe poszukiwania w historii Stanów Zjednoczonych. Mimo to nigdzie nie znaleziono choćby najmniejszych dowodów na fizyczną obecność szczątków Elektry. Oficjalnie uznano, że Amelia i Fred lecieli tak długo, aż skończyło im się paliwo. Następnie 2 lipca 1937 roku około 10:00 spadli do Pacyfiku. A wrak samolotu spoczął na głębokości około 3 km. Z taką wersją nie mógł pogodzić się mąż Amelii, który z własnej kieszeni pokrywał koszty kolejnych ekspedycji poszukiwawczo-ratunkowych. Żadna z nich nie zakończyła się jednak sukcesem. W taką wersję śmierci narodowej bohaterki nie uwierzyła również amerykańska opinia publiczna. Ktoś taki jak Amelia Earhart nie mogła tak po prostu się rozbić. Nie z powodu braku paliwa lub kłopotów z namierzeniem wyspy. Szybko zaczęły pojawiać się teorie, że za jej śmiercią musiało stać coś więcej niż tylko kłopoty techniczne samolotu lub nieumiejętne nawigowanie nad oceanem. Jedna z najpopularniejszych hipotez mówiła, że Amelia, nie mogąc odnaleźć wyspy, zawróciła i skierowała się na południe w kierunku wyspy Gardner. Tam mieli się rozbić podczas lądowania, ale mieli przeżyć. Sugerowano, że piloci swoje życie skończyli jako rozbitkowie na bezludnej wyspie. Czy to było w ogóle możliwe? Oficjalnie wykluczono taką hipotezę, ale wielu badaczy i historyków wciąż w nią wierzy. Jako dowód podają to, że w roku 1940, a więc 3 lata po tym rzekomym rozbiciu na wyspie, odnaleziono fragment ludzkiej czaszki i kilka kości. Pierwsze wyniki badań wskazywały, że szczątki należały do białego, niskiego i krępego mężczyzny, który zmarł na tej wyspie co najmniej 4 lata wcześniej. Mógł on pochodzić z pokładu statku, który w roku 29 rozbił się na rafie przy wyspie. Oprócz ludzkich szczątków na wyspie odnaleziono pudełko na sextans, czyli przyrząd służący do nawigacji, podobny do tego, który używała Amelia. Poza tym znaleziono też jeden but oraz butelkę likieru. Ponowna analiza antropologiczna, wykonana w roku 2018, podważyła wcześniejsze badania i uznano, że zarówno czaszka, jak i kości mogły należeć do kobiety w wieku Amelii.
Czyżby teoria mówiąca o tym, że załoga Elektry jednak przeżyła lot, okazała się prawdą? Jest to mocno wątpliwe, bo w pobliżu wyspy nigdy nie odnaleziono żadnych szczątków samolotu. 2 lata temu eksperci zatrudnieni przez National Geographic ponownie zbadali wszystkie zachowane dowody. Wynik tych badań mógł rozczarować zwolenników tej teorii. To bardzo ładna historia. Jednak wszystkie dowody zebrane przez dziesięciolecia nie potwierdzają jakichkolwiek związków Amelii z wyspą Gardnera. Nie wiemy, co stało się z załogą tego samolotu, ale jesteśmy pewni jednego – nie wylądowali w tym miejscu i nie zmarli na wyspie jako rozbitkowie. To może Amelia i Fred rozbili się w zupełnie innym miejscu, na przykład na jednej z wysp Marshalla. W 2017 roku świat obiegła sensacyjna wiadomość, że w tamtejszym Archiwum Narodowym odnaleziono nieznane wcześniej zdjęcie mające przedstawiać Amelię i Freda tuż po tym, jak oficjalnie zginęli. Niepodpisana fotografia, zrobiona na Jaluit, przedstawia kilka osób pochodzenia azjatyckiego oraz białą parę. Mężczyzna rasy kaukaskiej podobny jest do Freda, a siedząca obok niego kobieta, choć odwrócona tyłem, swoją budową ciała oraz fryzurą przypomina Amelię. Zrodziło to powstanie kolejnej teorii. Mówiła ona o tym, że Elektra rozbiła się w pobliżu wysp Marshalla, a następnie załoga samolotu została schwytana przez Japończyków. Cesarstwo Japonii potajemnie budowało wówczas instalacje wojskowe na Pacyfiku, więc każdego schwytanego w tamtym rejonie obcokrajowca natychmiast uznawano za szpiega i tak też go traktowano, czyli mordowano na miejscu lub zamykano w więzieniu, gdzie i tak więźnia czekała nieuchronna śmierć. Taką hipotezę podgrzały opublikowane wkrótce relacje naocznych świadków, którzy twierdzili, że w roku 1937 widzieli awaryjne lądowanie Amelii i Freda, a później ich schwytanie przez Japończyków. Wielu historyków mocno uwierzyło w te opowieści. Powstało kilka książek i filmów dokumentalnych twierdzących z całą powagą, że zagadka ostatniego lotu Amelii została ostatecznie rozwiązana. Para pilotów miała zgubić drogę i zamiast na wyspie Howland wylądowali w pobliżu wysp Marshalla. Tam zostali schwytani i zabici na miejscu lub zmarli w więzieniu. I wszystko byłoby jak najbardziej godne nagłośnienia, gdyby nie jeden mały szczegół. To, co nie udało się zawodowym ekspertom, udało się japońskiemu blogerowi. Mężczyzna odnalazł to samo zdjęcie w archiwum swojego kraju. W przeciwieństwie do Amerykanów, dotarł on także do podpisanej fotografii, a źródło ewidentnie wskazywało na to, że to słynne zdjęcie zostało zrobione zanim jeszcze Amelia zaczęła swoje przygotowania do lotu dookoła świata. I nie przedstawiało one tej zaginionej pary, a tylko grupę tubylców, którzy szykowali się do lokalnych regat. Bloger wykazał również, że ta fotografia została już wcześniej opublikowana w roku 1935 w jednym z japońskich przewodników turystycznych. To, co miało się stać sensacyjnym odkryciem, okazało się jedynie kolejną obaloną teorią, których na temat zaginięcia Amelii i Freda pojawiło się wiele na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o innych hipotezach. Choć są one mało realne, to dość mocno wnikły w świadomość amerykańskiej opinii publicznej, która, jak wiadomo, bardzo lubuje się we wszelkiego rodzaju spiskach i nierozwiązanych tajemnicach. A więc po kolei. Amelia miała pracować jako amerykański szpieg na usługach administracji Białego Domu, a jej lot był tylko pretekstem do wykonania tajnej misji szpiegowskiej na Pacyfiku. Z kolei mąż Amelii
mocno wierzył, że jego żona po schwytaniu przez Japończyków została tokijską różą. Co to takiego? Posłuchajcie. Tak nazywano wówczas kobiety wykorzystywane w japońskiej rozgłośni radiowej do odczytywania propagandowych komunikatów, mających wywołać u angielskich oraz amerykańskich słuchaczy wrażenie, że japoński wywiad jest znacznie lepiej poinformowany niż był w rzeczywistości. Mąż Amelii osobiście badał taką hipotezę, ale po wysłuchaniu wielu godzin takich nagrań, które udostępnił mu amerykański wywiad wojskowy, stwierdził, że na żadnym z nich nie rozpoznał głosu swojej zaginionej żony. W listopadzie 2006 roku kanał National Geographic wyemitował film dokumentalny, który przypominał o teorii, która swoje zakończenie znalazła w sądzie. W latach 70. pojawiła się zaskakująca książka, w której opisano dalsze losy Amelii. Historyk Joe Klass twierdził, że słynna pilotka nie tylko przeżyła swój ostatni lot, ale nawet udało jej się wrócić do Ameryki. Po przeprowadzce do Nowego Jorku zmieniła nazwisko i ponownie wyszła za mąż. Miała wieść drugie życie jako Irene Bowlem, pracownica jednego z nowojorskich banków. Kobieta miała umrzeć kilka lat przed opublikowaniem książki, a swój sekret miała zabrać ze sobą do grobu. Zaskoczenie autora było ogromne, kiedy okazało się, że bohaterka jego książki nie tylko żyje, ale również wytoczyła przeciwko niemu sprawę i domagała się $1,5 miliona odszkodowania. Kobieta złożyła również oświadczenie pod przysięgą, w których zdementowała wszystkie rewelacje opublikowane w książce. Cała sprawa zakończyła się tym, że wydawca wynegocjował ugody z prawnikami Irene, a następnie wycofał cały nakład książki. Amelia Earhart wciąż powraca w kolejnych teoriach, ale jak dotąd nikomu nie udało się ustalić, jak naprawdę zakończył się ten jej ostatni lot. Póki co, nadal najbardziej prawdopodobną wersją pozostaje ta pierwsza, czyli ta mówiąca o tym, że piloci zbyt długo szukali miejsca do lądowania i w końcu zabrakło im paliwa. Następnie spadli do oceanu albo zginęli wskutek uderzenia o taflę wody, albo zatonęli razem z samolotem i osiedli na dnie Pacyfiku na głębokości około 3000 metrów. Nie ulega jednak wątpliwości, że zaginięcie tej kobiety jeszcze długo będzie pobudzać wyobraźnię Amerykanów. Nie bez powodu kustosz nowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie powiedział: nieodgadnione tajemnice są częścią naszej amerykańskiej historii. Interesujemy się nimi właśnie dlatego, że nie możemy odkryć prawdy o wydarzeniach z przeszłości. Jedną z największych zagadek Ameryki jest ostatni lot Amelii Earhart, a ona sama stała się dla nas Amerykanów naszą ulubioną, zaginioną osobą. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat tej sprawy. Możecie dać znać, co myślicie na ten temat w komentarzu na YouTube. Za tydzień oczywiście słyszymy się ponownie. Z samego rana w poniedziałek zapraszam Was na nowy odcinek Kryminatorium, a w międzyczasie, jeżeli nie macie planów na weekend, to może warto wziąć pod uwagę seans w kinie. Śmierć na Nilu wchodzi na ekrany kin już 11 lutego. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Doris Rich, Thomas Divine, Brennan Buddy, Joe Klass i Adam Woog oraz artykułów prasowych opublikowanych w Air and Space Magazine i na stronie amerykańskiego radia publicznego. Wykorzystano również informacje zawarte w filmie dokumentalnym kanału National Geographic.